Cześć, z tej strony Oktawian Kitala, a to jest podcast Dziennik Budowy Firmy według Fox Strategy. Odcinek trzeci: Jak zapanować nad planowaniem i realizacją zadań w małej firmie. Na początku opowiem kilka słów na temat tego, czym właściwie się zajmuję. W Fox Strategy pełni rolę project managera oraz specjalisty SEO. Więc z jednej strony zajmuję się zarządzaniem projektami, a z drugiej realizowaniem działań w zakresie pozycjonowania stron internetowych dla naszych klientów. Moja przygoda w Foxie zaczęła się właśnie od SEO. Natomiast nie ukrywam, że od początku interesowało mnie podejście nie tylko marketingowe, ale także projektowe, powiedziałbym ogólnie biznesowe. W swojej codziennej pracy bardzo lubię łączyć obie te ścieżki. Dlatego też w ramach podcastu będę starał się sprytnie łączyć zarówno tematykę bardziej projektową, Biznesową, jak i tematykę stricte dotyczącą marketingu online. Dzisiejszy odcinek jest osadzony w ścieżce biznesowej. I rzeczywiście nie planuję w nim zbyt dużo przynajmniej odnosić się do kwestii związanych z marketingiem online. Natomiast w tym zakresie bardzo polecam Ci odcinek drugi Kasi Baranowskiej. Myślę, że zwłaszcza w przypadku startujących firm, oba te odcinki będą ze sobą fajnie współgrały. To co? Może nie przedłużam, bo mamy jeszcze przed sobą parę newsów, więc lecimy z jinglem i do usłyszenia za chwilę. Cześć! Tu Ewelina. Cześć! Tu Kasia. Cześć! Z tej strony Oktawian. Cześć! Z tej strony Ola. Cześć! Z tej strony Dawid. Cześć! Z tej strony Kamil. Hej! Z tej strony Damian. Cześć! Tu Agata. To jest podcast Dziennik Budowy Firmy według Fox Strategy. Hej ponownie. Zacznę od tych krótkich newsów, o których wspomniałem chwilę wcześniej. News pierwszy: jesteśmy już w Google Podcasts i news drugi: jesteśmy także w Apple Podcasts. Kiedy zaczynaliśmy z pierwszym odcinkiem, byliśmy dostępni w serwisach Spotify, Spreaker, YouTube, a także poprzez naszą stronę internetową foxstrategy.pl/ ukośnik podcast. Obecnie jesteśmy już dostępni w zasadzie we wszystkich tych najbardziej popularnych miejscach, więc możesz już po prostu wybrać swoje ulubione i będziemy tam dostępni. Zapraszamy więc do subskrybowania, by być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, które przypomnę, że wychodzą co wtorek. I naprzemiennie są to odcinki ze ścieżki biznesowej oraz marketingowej. To już trzeci odcinek i. Przyznam przynajmniej osobiście, natomiast myślę, że reszta zespołu również. Mam takie jeszcze wewnętrzne wow, takie troszkę niedowierzanie, ponieważ podcast własny był dla nas projektem, więc takim tworem, w którym nie mieliśmy pełnej wiedzy na temat zakresu obowiązków, które, zakresu działań, które powinny zostać wykonane. To znaczy, spotkaliśmy się z podcastami od strony marketingowej, jak i od strony gościnnego udziału w cudzej audycji, natomiast nie mieliśmy totalnie pojęcia, jak zabrać się za stworzenie własnego, i w tym temacie gromadziliśmy wiedzę od podstaw. Oczywiście, także zasięgając porad bardziej doświadczonych podcasterów. Daliśmy radę, wystartowaliśmy. I obecnie zajmujemy się dopracowywaniem całego procesu powstawania nowych odcinków oraz dodatkowymi zadaniami związanymi z samym podcastem. No właśnie. Słowo proces czy zadanie będzie dzisiaj pojawiało się niejednokrotnie, i ja też nie bez powodu. Rozwlekam się nad tematem początku naszej przygody z podcastem, ponieważ dziś będziemy zajmować się właśnie takim tematem jak planowaniem i realizacją zadań w małej firmie. Skoro będę mówił o zadaniach i ogólnej organizacji pracy w małym zespole, to będę wspominał też o procesach i o projektach. Swoją drogą istnieje taka tendencja, do sprowadzenia wszystkiego do miana projektu, chociaż wcale niekoniecznie nim jest. Z założenia w projekcie mamy niewielką wiedzę na temat prac, które, na temat zakresu działań, które będą musiały być wykonane w trakcie jego realizacji. Idąc dalej, projekt powinien mieć swój punkt początkowy i końcowy, a także być czymś innowacyjnym w pewien sposób. To znaczy, powinno być to coś, czego wcześniej nie robiliśmy. Mogliśmy oczywiście prowadzić wcześniej jakieś podobne projekty i oczywiście wzorować się na nich i czerpać z nich wiedzę, natomiast to, czym aktualnie się zajmujemy, jest po prostu czymś unikalnym. Przykładem takiego projektu jest dla nas właśnie podcast. Spójrzmy, żebyśmy bardziej zrozumieli cechy projektu. Jest on zarówno unikalny, ponieważ wcześniej nigdy nie robiliśmy podcastu. Mieliśmy z nimi styczność, ale nigdy z tą stroną techniczną, tworzeniem go od zera. Jednocześnie, cały projekt ma swój punkt początkowy i końcowy, czyli jest taki moment, w którym wpadamy na pomysł. Słuchajcie, robimy podcast. Idea zamienia się w projekt, który zostaje uruchomiony i następnie realizowany. Istnieje też punkt końcowy, czyli ten moment, w którym stwierdzamy, że tak. Mamy fajny proces na powstawanie kolejnych odcinków, więc zamykamy projekt i działający proces jako ten gotowy produkt tego projektu oddajemy. Oczywiście to jest bardzo duże uproszczenie tego, co dzieje się w projekcie, natomiast chodziło tylko i wyłącznie o to, by wskazać, że jest ten moment startu i moment mety. To całe rozróżnienie przedstawiam też dlatego, żebyśmy potrafili właśnie odróżnić projekt od na przykład procesu albo po prostu od zadania. Dlatego też kolejnym słowem kluczowym, które już tutaj padło kilkukrotnie, jest proces, czyli taki zbiór zadań, w którym w odróżnieniu od projektu mamy już wysoki poziom wiedzy, czyli my potrafimy już się sprawnie w nim poruszać, wiemy czego się po nim spodziewać, jakie są jego rezultaty. Dzięki temu mniej nas w nim potrafi zaskoczyć. No i jednocześnie proces jest też powtarzalny. Gdzie powtarzalność polega na tym, że ponowne wykonywanie tej samej sekwencji kroków, realizacja tego samego zbioru zadań, powinna nam dostarczać podobnego efektu, który został założony. No, to tyle w kwestii teorii na ten moment. Pozostaje jeszcze odpowiedź na pytanie, w zasadzie po co o tym opowiadam. Po pierwsze uważam, że warto znać charakterystykę tego, co jest projektem, co jest procesem, co jest zadaniem. I jeśli jest to dla Ciebie jeszcze niejasne, to zachęcam do zgłębienia tego tematu. Co dzieje się w projekcie? Co dzieje się w procesie? Ze względu, że będzie to po prostu użyteczne z punktu widzenia prac, które będziesz prowadził w swoim przedsiębiorstwie lub prowadzisz już obecnie. I z drugiego powodu, jakim jest chęć stworzenia takiego mini słowniczka, po to, byś miał świadomość, że gdy używam słowa projekt, to w tym wypadku na przykład mówię o czymś Właśnie bardziej innowacyjnym, a w przypadku, w którym używam słowa proces, no to mówię o czymś powtarzalnym, w czym już mamy zgromadzoną wiedzę, potrafimy się poruszać. A tak samo na przykład, jeśli mówię o zadaniu, to po prostu mówię o czymś, do czego, do czego trzeba usiąść i po prostu to zrobić. Przejdźmy zatem do tej części bardziej praktycznej, czyli tej, która będzie dotyczyła praktycznych kroków, które pozwolą Ci, Planować i realizować zadania w małej firmie, w zespole, lub nawet jeśli nie posiadasz zespołu, to myślę, że znajdziesz coś użytecznego dla siebie. Tutaj taka ważna informacja, na przykład odnośnie projektów, że ja też nie będę przedstawiał informacji na temat zarządzania projektami, opowiadając o całych podstawach, ponieważ to jest obszerna dziedzina wiedzy. I gdybym szukał informacji na temat bezpośrednio zarządzania projektami, no to szukałbym dedykowanego bloga, dedykowanego kanału wideo, de dedykowanego podcastu czy książki. Na potrzeby podcastu tutaj, jako że to jest podcast biznesowo-marketingowy, ja będę przedstawiał przede wszystkim takie wybiórcze tipy dla małego przedsiębiorcy. I ich założeniem jest to. Byś mógł je w łatwy sposób wdrożyć w obrębie własnego przedsiębiorstwa, przetestować, sprawdzić, jak działają, i jeśli zobaczysz, że przynoszą zamierzony efekt, jeśli, jeśli rzeczywiście usprawniają organizację, po prostu wdrożyć je na stałe. I taką pierwszą wskazówką, którą zasugerowałbym małej firmie w kwestii organizacji, jest wprowadzenie platformy, która pozwoli Ci w Łatwy sposób zarządzać wszelkimi projektami, zadaniami, ogólnie pracami, które są prowadzone w ramach Twojej firmy. I tutaj wskażę dwa narzędzia, które poleciłbym, zwłaszcza na początek, i to są narzędzia takie jak Asana i Trello. W ramach pracy w Fox Strategy mieliśmy okazję korzystać zarówno z jednego, jak i z drugiego. I osobiście też poleciłbym, że jeśli Dotąd nie wdrażałeś żadnego z tych narzędzi, byś po prostu sprawdził oba i zdecydował, które lepiej pasuje Tobie i Twojemu Zespołowi. W naszym przypadku okazało się, że Asana była troszkę bardziej oporna, choć myślę, że w przypadku większego Zespołu zastosowałbym właśnie Asanę. My finalnie wybraliśmy Trello. To narzędzie bardziej podpasowało zespołowi, sprawiało mniej problemów w obsłudze, lepiej szła nam komunikacja za pośrednictwem tego programu, i dzięki temu do dzisiaj funkcjonuje w naszej firmie, służąc nam do porządkowania zadań, planowania całej organizacji w zasadzie pracy, pracy nad projektami, a także do porządkowania procesów. Jeśli nie widziałeś nigdy na oczy Trello. To to narzędzie pozwala Ci na organizację pracy za pomocą tablic, list i kart. Taki podział okazał się dla nas bardzo sensowny i jeśli miałbym zaproponować jakieś wyobrażenie na temat tego, czym są tablice, listy i karty, jeśli jeszcze nie widziałeś Trello, to proponuję Ci, żebyś wyobraził sobie tablicę jako nieskończoną liczbę lodówek, na których znajdują się Listy, czyli w tym wypadku to są magnesy, na przykład z napisem do zrobienia w trakcie wykonane, pod którymi możesz powiesić sobie konkretne karty. W życiu powiedzmy, że to są jakieś karteczki samoprzylepne, na których porządkujesz sobie zadania, na przykład do zrobienia pozostało, wynieść śmieci, posprzątać podłogi. W ten sposób my porządkujemy nasze działania, tworząc tablicę. Na przykład dla konkretnych projektów. W tych projektach, w zależności od tego, na ile są złożone, tworzone są konkretne listy. I to są albo listy tematyczne, albo w przypadku prostszych projektów mamy po prostu takie tu do listy. Wiemy, co jest do zrobienia, wiemy, co jest w trakcie realizacji, wiemy, co jest zakończone. Do każdej karty możemy przydzielić członków, czyli osoby, które są odpowiedzialne za wykonanie danego zadania, wyznaczamy termin, w jakim powinno to być zrobione, a także listę kroków, które powinny zostać podjęte i szczegółowy opis samego zadania. I to w zasadzie jest sercem Trello. Poza tym korzystamy jednak z dodatków, które w Trello nazywane są power-upami. Można powiedzieć, że to są takie pluginy, wtyczki i ich jest naprawdę całe mnóstwo. Te Power upy pozwalają na rozbudowę narzędzia, czyli Trello, o dodatkowe funkcje. Na przykład synchronizację z kalendarzem Google, czy na przykład sprzężenie Trello z narzędziem do monitorowania czasu pracy nad konkretnym zadaniem. Dzięki czemu możemy śledzić stopień wydatkowania budżetu godzinowego. Innym przykładem zastosowania Power upów jest automatyzacja, która polega na przykład na tym, że jeśli ktoś podejmie jakieś działanie na konkretnej tablicy, to automatycznie wykonaj inne działanie. I w ten sposób znacznie zautomatyzowaliśmy w naszej firmie tablicę, na przykład dotyczącą ofert. Power upy które znajdziesz w Trello, dotyczą jeszcze wielu, wielu innych kategorii. I szczerze mówiąc, rzadko kiedy zdarzało się, że nie znalazłem odpowiedniego power-upa do naszych potrzeb. Dlatego też uważam, że Trello jest dla małego zespołu bardzo dobrym narzędziem, które jest lekkie, czyli proste w obsłudze. Szkielet nie zawiera niepotrzebnych funkcji, w których użytkownicy, czyli nasz zespół, mogły się pogubić. A jednocześnie pozwala nam na łatwą rozbudowę listy tych funkcji poprzez odpowiednie dodatki, które dobieramy wedle naszych bieżących potrzeb. Trello pozwala nam też na łatwą współpracę z naszymi klientami. Niektórzy z nich również korzystają z tej samej platformy i wtedy jesteśmy w stanie współpracować w pełnej komunikacji z zespołem klienta, ustalając wspólnie zakres prac, konkretne kroki do wykonania, Terminy, czy wszelkie inne istotne elementy związane z działaniami realizowanymi w ramach usługi. Podsumowując, jeśli nie miałeś lub nie miałaś okazji korzystać z takiego narzędzia jak Trello czy Asana, polecam wdrożyć je w obrębie własnej firmy, przetestować, dając trochę czasu na to, żeby zespół też zdążył się z nim zapoznać, nauczyć się obsługiwać. I wykształcić w sobie nawyk regularnego korzystania. Jeśli doświadczasz chaosu w kwestii organizacji pracy we własnej firmie, myślę, że taka platforma będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. Kolejnym krokiem, któremu uważam, że zdecydowanie warto poświęcić uwagę, jest poznanie kosztów. I tu mam na myśli zarówno koszt pieniężny, jak i koszt czasowy, który finalnie też przekłada się. Na finanse firmy. Kluczowe okaże się tu zadanie pytania: ile tak naprawdę kosztuje godzina mojej pracy i poszczególnych członków mojego zespołu? I teraz pytanie, jak to policzyć. Być może na pierwszą myśl wysunie nam się, że godzina pracy kosztuje tyle, ile wynosi stawka danego pracownika godzinowa. Natomiast to jest zaledwie pewien ułamek finalnej kwoty, którą wydajesz. W końcu, oprócz stawki godzinowej danego pracownika, ponosisz też koszty utrzymania całego przedsiębiorstwa. Do takich kosztów zaliczymy, między innymi, np. wynajem powierzchni biurowej, czy licencje na oprogramowanie, które opłacasz. Co ważne, jeśli w Twojej firmie funkcjonują Różne działy, to powinieneś rozdzielić koszty, które dotyczą konkretnego z nich od innych. Będziesz miał dzięki temu bardziej szczegółowy wgląd w to, jak kształtują się koszty w poszczególnym z działów. Mając świadomość, ile kosztuje godzina pracy członka Twojego zespołu lub Twoja godzina pracy, jesteś w stanie w bardziej skuteczny sposób mierzyć to. Ile rzeczywiście kosztujecie realizacja działań, na przykład dla danego klienta, czy realizacji projektu w obrębie firmy? Świadomość kosztów jest niezbędnym minimum do rzetelnej oceny tego, czy dany projekt jest rentowny, czy może jest pod wodą. Co więcej, miejmy też na uwadze, że nie każdy projekt z założenia ma być zyskowny materialnie. W przypadku niektórych projektów, ta najwyższa wartość, która z niego płynie, okaże się tą wartością niematerialną. Skoro poruszyliśmy już kwestię kosztów, myślę, że czas przejść do kolejnego punktu, którym jest monitoring czasu i wydatków ponoszonych w ramach realizowanych przez nas działań. I tutaj konkretnie wspomnę o jednym narzędziu, które serdecznie polecam: to jest narzędzie Harvest. W kilku słowach, Harvest pozwala nam śledzić wydatki, zarówno czasowe, jak i finansowe, realizowane w ramach konkretnych działań, na przykład jakiegoś projektu. Na naszym przykładzie, jeśli realizujemy dla konkretnego klienta usługę, nasi specjaliści mogą monitorować zarówno czas, czyli konkretne godziny, które poświęcają na przykład na Działania związane z pozycjonowaniem strony internetowej, z kampanią Google Ads, czy także zakupy, zakupy, koszty finansowe, jakie ponosimy, czyli na przykład zakupu artykułów sponsorowanych. Dzięki temu mamy pełny pogląd na to, jak wydatkowany jest budżet w ramach konkretnej usługi. I teraz co ważne, do narzędzia Harvest jesteśmy w stanie wprowadzić koszt godzinowy dla każdego z członków zespołu. Dzięki temu, analizując raporty, jesteśmy w stanie zobaczyć rzeczywisty koszt, jaki ponieśliśmy realizując dane działania. Kończąc temat Harvesta, wspomnę jeszcze tylko o kilku ważnych sprawach. Po pierwsze, żeby Harvest przynosił efekt, czyli dostarczał nam informacji o kosztach ponoszonych w projekcie i były one rzeczywiste. To należy go systematycznie wypełniać. A wspominam o tym, dlatego, że może się to okazać wcale nie takie oczywiste. Zwłaszcza na początku, harvest może przysporzyć zespołowi problemu. To znaczy, przede wszystkim pamiętanie o tym, że należy zarejestrować godziny realizowane dla na przykład konkretnego klienta. Sprawa numer dwa która również może być dość problematyczna. Dotyczy już takiej kwestii bardziej psychologicznej, bym powiedział. Mianowicie harvesta powinieneś dobrze zakomunikować. Co to znaczy dobrze zakomunikować? Jeśli harvest ma za zadanie służyć ci do rzeczywistej oceny kosztów, jakie ponosisz w ramach projektu czy usługi realizowanej dla danego klienta, to tak też powinieneś o tym powiedzieć zespołowi. Jeśli przyjdziesz któregoś dnia do biura i radośnie oświadczysz, słuchajcie, od dziś monitoruję wasz czas pracy, więc go rejestrujcie w harweście, to to będzie komunikat, który może być źle odebrany w zespole. Zdecydowanie lepiej będzie poświęcić trochę czasu i uwagi, by każdy z zespołu rzeczywiście zrozumiał, jaki sens stoi za harwestem. Sprawa numer 3, która dotyczy też Harvesta, to jest moim zdaniem bardzo duża jego zaleta i wynika ona z kwestii raportowania godzin pracy wykonanych dla klientów. Jeśli świadczysz usługi, które są realizowane na godziny, na przykład oferujesz swojemu klientowi jakiś pakiet godzin konsultingu, który później raportujesz swojemu klientowi, to inaczej będzie wyglądać, jeśli dasz klientowi komunikat: Dzień dobry, kliencie, w tym miesiącu wykonaliśmy 12 roboczo godzin. A inaczej zabrzmi komunikat, w którym powiesz swojemu klientowi: Dzień dobry kliencie, w załączniku przesyłam pełny wyciąg godzinowy z narzędzia Harvest. I tam klient wchodząc zobaczy każdą godzinę pracy każdego specjalisty, która będzie opisana. Zobaczy, że na przykład na analizy zostało poświęconych 3 godziny na wykonanie rekomendacji zostały poświęcone 4 godziny, a na przykład na jakiś dodatkowy research kolejna godzina. I taki komunikat, w mojej opinii, bardzo dobrze wpływa na zaufanie klienta do Ciebie jako firmy. Uważam, że to bardzo dobra praktyka. Za nami już ponad 20 minut, więc powoli szykujemy się do końca dzisiejszego odcinka. Natomiast pozostała jeszcze do omówienia ostatnia kwestia. I to jest kwestia komunikacji. Którą rozpocząłbym od pytania, jak komunikujesz się ze swoim zespołem? To znaczy, jak wygląda wasza infrastruktura komunikacyjna? Czy poza komunikacją na żywo stosujecie wyłącznie takie środki jak. Poczta e-mail albo telefon komórkowy? Czy może korzystacie z czegoś więcej? I myślę, że to pytanie jest bardzo na czasie ze względu na to, że w dobie koronawirusa wiele zespołów musiało zaktualizować swój sposób komunikacji. I jeśli uważasz, że jest on obecnie skuteczny, to oczywiście no, nie ma co nadmiernie rozwodzić się nad tym, co działa, prawda? Ale jeśli odczuwacie problemy, Natury komunikacyjnej w zespole, no to warto byłoby się zastanowić, czy możecie to w jakiś sposób efektywnie rozwiązać. Jeśli dotąd wykorzystywaliście wyłącznie pocztę e-mail i telefon, no to warto byłoby skorzystać z takiego kanału, jakim może być na przykład aplikacja Slack, która pomoże nam tą komunikację usprawnić. I tutaj na temat Slacka w zasadzie chyba nie można powiedzieć nic odkrywczego. Uważam, że jest po prostu genialna w swojej prostocie. Jeśli zarządzasz zespołem w swojej firmie, to polecam Ci przynajmniej ją wypróbować. W naszym zespole sprawdza się na co dzień, nie tylko w czasach koronawirusa, i do podstawowej komunikacji jest dla nas w zupełności wystarczająca w połączeniu właśnie z pocztą e-mail oraz telefonem. Natomiast problem, który pojawił się wraz z tym jak rozpoczęliśmy izolację społeczną, polegał na odprawach online. I tutaj sprawa okazała się nieco bardziej skomplikowana, bo musieliśmy znaleźć coś nowego, tak, jakiś nowy kanał komunikacji. No i w tym wypadku my zastosowaliśmy Google Hangouts, który akurat w tym temacie sprawdził się świetnie. I szczerze mówiąc, o ile nie wiem czy w twoim przypadku te kanały okażą się wystarczające, tak, w naszym nie potrzebujemy żadnego więcej, by praca mogła sprawnie przebiegać. Podsumowując kwestię komunikacji, jeśli uważasz, że nie jest ona do końca sprawna, że pojawiają się w jej przypadku jakieś problemy, to myślę, że czas najwyższy je rozwiązać. Nie tylko ze względu na poprawę waszej efektywności, ale także na to, że stanowi to Sporo zabezpieczenie przed potencjalnym fakapem. A przeoczenie ważnej informacji dotyczącej finansów czy działań realizowanych dla klienta, tak właśnie może się skończyć. Na sam koniec zaproponuję Ci jeszcze kilka zasad, które, którymi moim zdaniem warto kierować się, wdrażając usprawnienia w zakresie projektów, procesów, monitoringu czasu, wydatków czy komunikacji. I po pierwsze, to jest Umiar i zdrowy rozsądek. Jeśli dotąd nie definiowaliście w ogóle procesów i w te, pracowaliście w takim procesowym chaosie, to nie idźcie w drugie ekstremum i nie twórzcie procesów na użycie mikrofalówki. Czyli w skrócie mówiąc, na wszystko. Proces ma za zadanie usprawnić i ustandaryzować waszą pracę, a nie ją utrudniać przez. Listę dodatkowych czynności, które, które są niepotrzebne, i, albo oczywiste. I myślę, że zdrowy rozsądek powinien się też odnosić do perfekcjonizmu, a właściwie jego unikania. Musimy się liczyć z tym, że jeśli wdrażamy nowy kanał komunikacji, albo system, taki jak na przykład Trello, czy Harvest. To nie możemy się spodziewać, że zadziała on od razu w pełni swoich możliwości. To znaczy, że na pewno pojawią się jakieś problemy. To znaczy, że na przykład harvest nie będzie regularnie wypełniany, że w Trello ktoś zapomni wrzucić kartę. I na samym początku jest to zupełnie normalne. Należy poświęcić odpowiednio dużo czasu na to, żeby takie narzędzie wdrożyć, żeby zespół potrafił je zrozumieć, żeby zespół wykształcił w sobie odpowiednie nawyki. Jednym zdaniem, praktyka i konsekwencja przyniosą zamierzony efekt. Na samym końcu dotknę jeszcze zjawiska, które, które ja nazywam terminowym optymizmem. To znaczy, że też łapię siebie na tym, że za każdym razem planując na przykład działania w jakimś projekcie, zawsze wydaje mi się, że zostaną one ukończone w jakimś terminie. I później do tego terminu dodaję kilkadziesiąt procent czasu. Ponieważ zakładam, że zawsze się coś wywróci. I zazwyczaj okazuje się, że rzeczywiście kończymy pracę w terminie, który jest no, między tym optymistycznym a tym wyznaczonym czyli jeszcze tam jakiś bufor zostaje. I szczerze mówiąc, zawsze, ale to zawsze, nawet jeśli wydaje mi się, że nie ma prawa wydarzyć się żadna niespodzianka, to wychodzę z założenia, że ma prawo. I mieliśmy okazję się o tym niejednokrotnie przekonać. Wygląda na to, że dobrnęliśmy już do końca dzisiejszego odcinka. Jeśli nie słuchałeś jeszcze poprzednich odcinków, to serdecznie Ci do nich zapraszam. Tak samo jak zapraszam do subskrybowania naszego podcastu. Przypominam, że słyszymy się w każdy wtorek. Pozostaje mi życzyć Ci jak największej satysfakcji i jak najlepszych efektów wynikających z organizacji pracy w Twoim zespole. Dzięki do usłyszenia.